Pani Dagmarok, zobaczyłem panią w obsadzie filmu Pętla, filmu o sutenerstwie. No to pomyślałem, że to takie trochę poczucie humoru, czarne poczucie humoru reżysera. Czy nie boi się pani, że wrócą do pani oskarżenia i krytyka związane z tym, co robiła pani w przeszłości? No ale przecież czy ja bym zagrała w tym filmie, czy nie, to między innymi tacy jak wy ciągle mnie szarpią. To chyba to nie ma różnicy, czy ja zagram w jakimś filmie, czy nie zagram, bo ciągle wywlekacie jakieś tam sprawy z przeszłości. A czy to nie jest tak, że zagrała pani samą siebie? No nie. No nie. Bo były takie nagłówki, dlatego pytam. No to dobrze, że były, no. Niech piszą, byleby nazwisk, czy dobrze, czy źle, byleby nazwiska nie przekręcali. A co by pani powiedziała tym, którzy uważają, że osoby z określoną przeszłością nie powinny być lansowane na gwiazdy? Ja nie wiem, co bym im powiedziała, bo ja nie znam osób z szemraną przeszłością. To ja nie wiem, co ja bym powiedziała. Poza tym, no, dla kogo gwiazda? Dlatego gwiazda. Jeżeli macie na myśli mnie, to ja się wcale nie czuję żadnym gwiazdą. To wy to sprawiacie, że ciągle piszecie. Nie piszcie o mnie, nie będą ludzie mówić. Ale pani Dajcie się cieszy... w końcu żyć. Pani się cieszy ogromną sympatią, ma pani wielu fanów, również na Instagramie. O, widzę, że tutaj będziemy już iść zaparte, ale... Nie waszą sympatią. Jak najbardziej, dlatego rozmawiamy. Proszę powiedzieć, bo pani często wymienia jakieś tam wiadomości na Instagramie z Janą Przetakiewicz, z Gosią Rozenek. Czy pani też się przyjaźnią tak w realu, oprócz tego instagramowego wymieniania zdań? Nie, to ja miałam przyjemność poznać panią Janę Przetakiewicz, wspaniała osoba. Tudzież o pani Rozenek też bardzo dużo słyszałam, same superlatywy. Niemniej, no to nie jest przyjaźń, to absolutnie to by było, to jest za duże słowo, ja bym sobie tym szafowała, bo to nie jest przyjaźń z tymi paniami, no. To ja nie będę tutaj przechwalać ani robić sobie sztucznej reklamy, no nie. Ja nie z tych.